Mam jeszcze strzałki. Jakie daily dzisiaj mamy? Donate to guild. To te dwa są do zrobienia. Catch fish też do zrobienia. Damage na cirku. Craft items. W zasadzie to mam ten throwing stary. To bym je wziął. I plan jest taki, że pójdę chyba na te cyklopy prawo góra. Jak będą ludzie na cyklopach, to pójdę sobie na gule tam wtedy. Tam jest słupka z gulami i ze szkieletami, więc można by było zrobić bestiarkę i taski na to. No i co? Uchy mogę wziąć ze sobą. Firebole w zasadzie też. SDK mi się nie przyda. Przekupić jeszcze ten backpack, bo kurde cienko z miejscem. Mam łuk, mam quiver. Dobra, w zasadzie tyle. Jeszcze backpack tylko będę musiał kupić. Dobra, jest backpack na lucik. Tych rotformów też nie ma co bić, bo ja już mam wbitych. Teraz muszę kolejny task na rotformy, to jest 1500. No myślę, że 4 daily są na chillku do zrobienia. O, wezmę sobie żarcie może jakieś po drodze. Starczą chyba nie dostanę dużo od cyklopa. Taką przynajmniej mam nadzieję. I tak muszę się leczyć, bo muszę palić manę. No, a cyklopów już mam 400 do upalenia. A cyklopy to teraz spoko expik, nie? No, no muszę zobaczyć, za ile hita dostanę od cyklopa. Giga mnie to ciekawi. Mam shielda. Poka. O kurwa. Ponad 50. Aha, i tutaj tyle. No i pytanie, co tutaj będzie? 3 naraz. A ciekawe, że nikogo nie ma na cyklopach, nie? W sumie dopiero 13 godzina. A te cyklopy w ogóle nic nie dropią, nie? Mam wrażenie, że mniej hajsu z nich dropi niż z rotworum. Będę musiał spróbować zejść na dół, polecieć na lewo od razu. Tam powinna być dziura do zejścia na górę. Chciałbym zobaczyć, ile dostanę na full defie. Dobra, w razie czego tu mam uchy. Lecimy. O, tu ktoś był. Dobra, git, wybił mi cyklopy. Kurde, no są. Ale jest ich troszkę za dużo. Ty, dobra, git. Żeby te raty się nie poprzesuwały i będzie git. Oj, fireball? O, niewiele bije ten fireball w ogóle. No traw go. Jeszcze jeden. No dobra, wychodzę stąd. Pytanie, ile ich tam jest na górze jeszcze. Ale mi się jakoś szybko te throwing stary kończą, nie? Wczoraj jak byłem na Dungu, dużo wolniej one mi się kończyły. I z góry jest też lepszy lód niż z tych cyklopów zażeganych. Lewo góra? No dobra, to idę zobaczyć, bo ja bym chciał sobie zrobić taska na góle i szkielety. O, dobra, mam. Jest git. Dzięki, chrzo. Pytanie, czy ja tu góle znajdę, czy nie są powybijane. Chciałbym chyba jeszcze niżej zejść. A był jakiś patch, nie? A dodali nowego boosta do shopa. Jakiegoś. Czy jeszcze go nie ma? A to Viking Helmet. Plus jeden luck. Co daje luck? Opłaca się taki hełmik nosić? Bo on ma tylko 2 defa mniej od mojego. Ale gościu, jak miałbym mieć lepszy drop? To ja tego 2 defa i tak nie potrzebuję. I tak jak coś do mnie podejdzie, no to jestem martwy. Nie mam kapa, żeby go wziąć. Ile on waży? 4,6. Na razie niech tu leży. No ja już mam 400 GP prawie zarobione tutaj. No dopiero tu przyszedłem. Porównując to, co było na rotformach, no to jest dużo lepiej, nie? Ale jak działa ten luck? Jest drop ilościowo jest więcej, czyli na przykład więcej coinów dropi? Czy większa szansa na rarity itemy? O, mamy Riflinga. Ale walą boostami dzisiaj, ty. Mamy tego, lepszego gula. No, zabijesz go? Ty, on się leczy. Aha. O, dobra, padam. Ty, 300 GP z niego dostałem, czaisz?
Ja bym musiał wyjść do góry, bo z cyklopów leci żarcie, nie? Baza, niedługo gulę wbiję do taska. I level 24. Tylko jest problem, nie? Bo jak ja biję te gule, no to nie wiem, czy dałbym radę portal z nich uwalić. No jakbym uchami się leczył. Tylko te portale to wiesz, ja nie wiem, jakie oferta my wtedy mieliśmy. Że dostaliśmy dwa portale w 15 minut, nie? Ja oprócz tych dwóch portali nigdy więcej nie widziałem portalu na tym odcie. Także ja nie wiem, co my za szczęście mieliśmy wtedy. Szczęście w nieszczęściu, no bo nie mieliśmy levela, żeby to zrobić, nie? Lepszy szkielecik, zawsze hajsik dodatkowy. Wolałbym lepszego gula, no ale... Nie będę wybrzydzał, tak? Jeszcze dwa razy trafiłem lepsze mobki. Bo raz trafiłem gula i raz szkieleta. Znaczy i tak zaraz będę wychodził, bo już strzałki mi się kończą, wiesz? To już chcę po prostu wypalić te strzałki tutaj. Nie, masz dziwne, że nikt nie bije tych guli, nie? Może sobie jakieś lepsze miejscówki jeszcze. Tylko pytanie, co by było lepszego od tych guli? No, gule sypią. Hajsikiem, gule są spoko. Dwa w 2 minuty, a co zrobiłeś takiego? To będzie problem, jak na górze nie będą wybite mobki. A dostanę bombę, czuję, od cyklopów, nie? Gdzie ja wyszedłem? O pierdziele, gdzie ja jestem? Ej, nie wrócę stąd, nie? Dotka, a wrócę. O ja pierdziele. Skorpion mnie gryzie. Puść mnie. O kurde, tarcza pod mining. Ej, umieram widzowie, pomóżcie. Kurwa. Ty, klawiatura mi nie działa. Rozładowała mi się klawiatura. Ja pierdolę, w najgorszym momencie. Ej, klawiatura mi aha, bo teraz piszę, ja pierdzielę. Co się stało? Ale bym się wywalił, nie? Nie wiem, jak się linkuje itemy na czacie. Dobra, idę sobie najpierw hajsik wpłacę. Do banku. Pa. 1511. Z guli. Aha, o to chodzi, że zamiast 25% boost jest 100% plus 6. A może będzie jakiś, nie wiem, początkujący miner, który nie ma. Ale już tutaj premium scroll. 17k. Inflacja. Niedawno był po 15. No i pytanie teraz, co ja mam brać? Arrowy czy throwing stary? 27 kosztuje NPC-a. Throwing stary. A tutaj mam za 31. 4 GP różnicy. To nie jest dużo. 900. Na 30 kupuję 30, to jestem stratny 100 GP tylko. No ale tak mówię, jeszcze koszt... No, 60 mogę wziąć. Kurwa, przecież jak ja tam pójdę mając... 60 throwing starów, to ja tam będę siedział 2 godziny. Jeszcze się, kurwa, ja 90 mogę tych throwingów wziąć nawet. Ale nie biorę aż tyle, bo kurde...